Mariusz Ganiacz, ostatni mecz w Gliwicach. Bardzo trudny mecz, ciężko nam szło jak po gruzie, ale uratowaliśmy pierwszy remis. No na pewno, cieszymy się z tego remisu, to jest dla nas bardzo cenny punkt. Walczyliśmy do końca, żeby ten wynik odrobić, udało nam się i cieszymy się, że to jest ostatni mecz w tej rundzie w Gliwicach i sprawiliśmy przynajmniej w połowie kibicom radość. Było dużo walki w środku boiska. Starałem się tam zbierać te piłki, moim zdaniem to się udawało i no, to był mecz walki w pierwszej połowie. W drugiej połowie tak, że no, wiadomo, może nie był to zbyt piękny mecz, ale ważne, że przynajmniej jeden punkt został w Gliwicach. Ta bramka pada tak zaraz po wejściu, czy to zagapienie? Z czego to wyniknęło? Ciężko powiedzieć, no, moim zdaniem pojechali z kontrą i tak, nie wiem kto tam zrobił błąd, ale pewno to przeanalizujemy na spokojnie, ale no, walczyliśmy, tylko tak jak powiedziałem, walczyliśmy do końca. I teraz już nikt nie będzie pamiętał o tej stracenej bramce, bo doprowadziliśmy do remisu. Właśnie, Piast pokazał, że jednak potrafi walczyć do końca. Ostatnie minuty, no chciałoby się przypomnieć, że Wisła Płock się miała przypomnieć, ale zabrakło. To trzeba w końcówce. Było blisko, już przy stanie 1-1 cały czas atakowaliśmy przeciwników. Szkoda, że nie udało się strzelić na 2-1, bo bylibyśmy szczęśliwi, ale i tak jesteśmy zadowoleni z tego remisu. No właśnie, teraz ostatni wyjazd, jedziemy do Bełchatowa. Tam walka, żeby się przeciwnik nie zbliżył do nas. No na pewno, przynajmniej tam nie możemy tam przegrać. Jedziemy tam na pewno po zwycięstwo, ale remis także będzie dobry, ale no tak jak powiedziałem, jeszcze mamy tydzień czasu do tego meczu i ostatni mecz i musimy dać siebie wszystko.